Sponsorem Onet Rano jest Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości. Dobry. Dzień dobry. Marta Skierkowska, dobry. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tak, dzień ja. Dobry jeszcze cześć, raz. Cześć. Dzień dobry. Cześć. To jest Mateusz. Cześć Mateuszu. No to dobra, to póki o Mateuszu, to trochę prywaty. Dziewczyna Mateusza zapomnij kazała się przekazać, że śledzi... Narzeczona, przepraszam. Ups. Że śledzi i że ma zamiar zrobić co? Jabłecznik. Według twojego przepisu. Ten suchy, tak. No dobrze, to proszę, zapraszam. Ale no, bardzo proszę, jak już pokażę. Znaczy, jak już zrobi, to niech pokaże. Otaguje i ten. No właśnie. Ale że leniwa narzeczona, tak? Leniwa narzeczona, za niedługo żona, bo jeżeli narzeczona. Dobra, dziewczyny, drogie pani, ale mnie o tym, bo trochę tak jak powiedziałam w kontekście mojej rozmowy z Magdą Adamowicz na temat tego, co dzieje się w polskim kościele, ponieważ fundacja postanowiła wrócić do akcji, która kilka lat temu była przeprowadzana. Mhm. Droga Marto. Tak. Akcji gadki. Tak. Akcji gadki. To może zanim zaczniemy rozmawiać, to zobaczymy teraz fragment spotu związanego z tą kampanią, dobrze? Super. To jedziemy. Pierwsza zasada to G. Gdy mówisz nie, to znaczy nie. Wskakuj do środka. Twoja mama prosiła, żeby cię podwieźć. Moja mama nie pozwala mi nigdzie oddalać się z nieznajomymi. Nie jestem nieznajomą. Jestem koleżanką twojej mamy. Nie, nie wsiądę. Gdy mówisz nie, to znaczy nie. Jeśli ktoś zachęca was, żebyście gdzieś poszli, pojechali lub coś zrobili, a waszych rodziców nie ma obok was i nie możecie zapytać ich o zgodę, powiedzcie nie. Nie macie prawo powiedzieć zawsze, a osoba, której to mówicie, powinna to uszanować. No właśnie, droga Marto, gadki, mhm. Gadki, niektórzy mogą mówić, tak. Gadki, no bo to jest gra słów, no, bezwzględnie, tak. No tak, właśnie. I też taki akronim, który ma prowadzić, to jest taki akronim pięciu wskazówek, z których każda jest informacją dla dziecka o pewnej bezpiecznej zasadzie, która może też zwiększyć bezpieczeństwo dziecka w zakresie wykorzystywania seksualnego. Wróciliście do tej akcji jako fundacja, rozumiem, pod wpływem ostatnich wydarzeń i filmu, który chyba wstrząsnął, mogę tak użyć takiego słowa, całą Polską. To dla nas bardzo ważne, to jest w ogóle w naszym fundacyjnym sercu, żeby każde dziecko znało tych pięć zasad, ale nie ukrywam, że film panów Sekielskich przyczynił się do tego, że pomyśleliśmy, że potrzebny jest też taki głos, który powie, ty też coś możesz zrobić, każdy z nas może coś zrobić, każdy z nas może nauczyć dziecko swoje albo dziecko, z którym ma do czynienia, pięciu podstawowych zasad, które mogą mu się bardzo w życiu przydać. Sonia, jak ty z perspektywy bycia mamą do tego tematu podchodzisz? Do tego, co się właśnie... Mówiąc do tego, co się zadziało. Wiesz co, ja już to mam, że tak powiem, w cudzysłowie na tapecie od jakiegoś czasu, wtedy, kiedy zobaczyłam Living Neverland o Michaelu Jacksonie. Bardzo długo byłam po stronie tych, którzy chcieli wierzyć w to, że to nieprawda i że Michael był cudownym człowiekiem i chciałam słuchać jego piosenek bez tego obciążenia, ale kiedy zobaczyłam ten bardzo długi, czterogodzinny, wnikliwy dokument, no pojawiło się coś zupełnie innego i już nie jestem w stanie, ale zastanawiałam się, czy moje 7- i 10-letnie dziecko może obejrzeć tak straszliwy obraz, chociaż zrobiony bardzo spokojnie i w wyważony sposób. I stwierdziłam, że to jest za wcześnie, aczkolwiek bardzo oni się tym interesowali, w sensie takim, że no to mamo, opowiedz nam. Mhm. Więc opowiedziałam swoją taką, nie wiem, 20-minutową wersję tego obrazu. I teraz, kiedy ciągle mnie Teodor, ten 10-latek, dopytuje, czemu tak w kółko o tej pedofilii oglądacie? Czemu tak? Mówię, Teodorku, więc nastąpił znowu następny film, który znowu traktuje o tym samym. I to jest najbardziej przerażające, że rzeczywiście tutaj okazuje się, że 80% ofiar, znaczy 80% sprawców wśród ofiar pedofilii to są osoby z najbliższego grona, to są osoby zaufane, to są osoby, tak, które są tuż obok. No i większości te dzieci się jednak nie przyznają, prawda?
Czyli jednak to zaufanie, ten rodzaj pewnego rodzaju zobowiązania, tajemnicy, sympatii, jaką rozsiewa wokół siebie ta osoba, która tak zobowiązuje dziecko do tajemnicy, do pewnego rodzaju posłuszeństwa, do pewnego rodzaju niechęci naruszenia istniejącego już układu, który rozwaliłby przecież, bo to są osoby z bliskiego otoczenia, czyli rodzinnego, przyjacielskiego, że ono niesie ze sobą tę okropną tajemnicę i nie chce jej wypowiedzieć. Mm-hmm. To znaczy, i tutaj jakby wrócimy, ja oczywiście namawiam do tego, żeby rozmawiać z dziećmi o tym, no bo jeżeli to jest tak bliskie grono, to rzeczywiście trzeba dać dziecku oręż do ręki, żeby umiało o tym opowiedzieć. I tutaj jakby właśnie wracamy do tych gadek, czyli do tych pięciu podstawowych zasad. Pierwsze, G. Gdy mówisz nie, to znaczy nie. I trzeba nauczyć tego dziecko. Jest to oczywiście bardzo, ten kijek ma dwa końce, bo twoje dziecko będzie mówiło także tobie nie. Czyli jak powie, nie chcę pójść dzisiaj do babci, to musisz uszanować to nie. Nie, nie chcę czegoś robić. Jeżeli go nauczysz mówienia nie, a nie nauczysz absolutnego posłuszeństwa, tak jest w szefie, jak w wojsku, jeżeli tobie jest w stanie się sprzeciwić, to sprzeciwi się też komuś innemu. Dobrze mówię? Ale powiedziałaś jedno zdanie tak ważne wcześniej, że zastanawiałaś się po filmie o Jacksonie, czy twoje dzieci mając 7 i 10 są wystarczająco duże, żeby z nimi na ten temat rozmawiać. A jak rozumiem, ta kampania, wiesz, o tym byłam przekonana, że jestem. Jest skierowana nawet do młodszych, prawda? Nie, że ja zastanawiam się, czy powinni zobaczyć ten film. Ale stwierdziłam, że tam są już za bardzo, za ostre treści, żeby dziecko mogło je oglądać, ale opowiedziałam im ten film. Oczywiście z pełnym takim filtrem rzeczy, które mogę opowiedzieć, a które nie, ale opowiedziałam o tym procederze, jaki się zadział, jak te dzieci i te rodziny zostały w zasadzie usidlone, złapane w sieć obietnic, zobowiązań, tak zwanych tych cukierków, psiaczków, wyjazdów zagranicznych, to co się pojawia potem w filmie u braci Sekielskich, czyli pewnego rodzaju rodzinności, przywództwa, liderowania, osoby świętej, zagranicznego wyjazdu o Fuerteventurę, który jest nagle intratny w dobie braku w ogóle wyjazdu i dlaczego już tak marnować pieniądze, przecież i tak już jestem, już byliśmy i tak na rekolekcyjnych, to są te rzeczy. Ale przede wszystkim ta akcja ma mówić o tym, żeby właśnie, znaczy uczyć rodziców, jak dotrzeć do dzieciaka i jak z nimi rozmawiać, bo na pewno wielu rodziców ma ten problem, prawda? Też Sonia powiedziała ważną rzecz, że wahała się co z filmem, jak w jaki sposób powiedzieć, ale w końcu znalazła takie treści, które były dostosowane do wieku jej synów. Takich, żeby prostym językiem zrozumiałym do dziecka, bez epatowania pedofilią, seksem, wykorzystywaniem seksualnym, powiedzieć dziecku o tym, że czasami są trudne sytuacje. I co w tych trudnych sytuacjach trzeba robić? Rodzice nieraz się obawiają, że to jest takie budowanie lęku u dzieci, bo przecież my im mówimy, że świat jest dobrym, przyjaznym miejscem, a nagle musimy też powiedzieć, ale słuchaj, ktoś może chcieć cię skrzywdzić. Ale tak jest, że ktoś może chcieć cię skrzywdzić i to może być nawet ta osoba z bliskiego otoczenia, o czym też Sonia wspominała. I bardzo ważne jest, żeby dziecko nie czuło się w takiej sytuacji zagrożenia bezradnie, żeby ono było sprawcze, żeby ono wiedziało, że ma prawo się na coś nie zgodzić. O tym też mówiłyśmy, że to nie dziecka. Ono czasami niespecjalnie służy rodzinie i rodzicom, bo nie chciałoby się, żeby dziecko w takich sytuacjach jakiegoś życia domowego paraliżowało wszystko swoim nie, ale to właśnie to, jeżeli nie damy dziecku powiedzieć nie w takim bezpiecznym otoczeniu, to wtedy ono nie ma szansy w ogóle, żeby to zrobić jeszcze w takich warunkach. Bo ty też tak sobie myślę, że takie rozmowy na takie tematy nieodłącznie związane są z seksualnością. No i kiedy przychodzi ten moment, żeby z tym dzieckiem porozmawiać i powiedzieć mu, masz prawo mówić nie, i te wszystkie inne punkty odhaczyć, które są w tym programie, a jednocześnie, no bo nie da się tego uniknąć, prawda? Bo to jest ze sobą ściśle powiązane. A żeby ten temat seksualności gdzieś tam się pojawił dalej. No tak, ale to chyba nie jest jakieś specjalnie trudne, no nie? Wiesz, no, wydaje mi się, że wielu rodziców ma z tym problem i tak naprawdę dzieci się w szkole dowiadują albo, nie wiem, z internetu w dzisiejszych czasach chyba. No to ja namawiam do tego, żeby jednak rozmawiać, żeby nie wiem, żeby już zostawić te, wiesz, no my żeśmy się akurat wychowywały,
prawda? Tak, w czasach PRL-u, no to wtedy jeszcze były inne troszkę przekonania, zabawa w doktora była wstydliwa, a powiedzmy sobie szczerze, wszystkie dzieci bawią się w doktora. Jest to absolutnie naturalny etap w ich życiu, poznawanie własnego ciała, chwalenie się własnym ciałem, odkrywanie swojej seksualności, więc nie wpadajmy do pokoju i nie oskarżajmy dzieci. A co wy tu robicie? One mają prawo to robić. To jest ich czas. Ale ja namawiam do tego, żebyśmy jednak przeszły te 5 punktów, czyli gdy mówisz nie, to znaczy nie, gadki. A. Alarmuj, jeżeli cokolwiek się staje. Alarmuj, jeżeli cokolwiek się stanie. Mama mnie, pamiętam, uczyła, żeby nawet nie wołać zboczeniec, zboczeniec, jak zobaczę faceta w parku w samym Prochowcu, tylko mi ciągle mówiła, wołaj pożar. Mhm. Wtedy ludzie chętniej pomagają, bo są sami przestraszeni. Mhm. Więc nauczyć dzieci takich prostych rzeczy. Wołaj pożar, jak coś się dzieje. Pożar, uwaga, pali się, żeby ktoś pomógł. I wołaj do tego momentu, aż naprawdę przyjdzie pomoc. Drzyj japę. I to jest chyba skuteczniejsze niż w przypadku właśnie krzyczenia zboczeniec, bo muszę przytoczyć to absolutnie tak. Nie z życia dzieci, ale pamiętam, kolega mi opowiadał, gdzie szedł przez jakiś park, no i zobaczył kogoś w tym stylu. Tak. Ostatnio. No i zadzwonił chyba na straż miejską, no to panowie generalnie rozkładali rękę, no dobra, a w którym to miejsce, jak my przyjedziemy, to przecież jego już tam nie będzie, a co pan widział, a może pan stąd sfilmował, a może pan zrobił zdjęcie. Też chodzi o tą reakcję nie tylko rodziców i najbliższych, ale też służb. Rozumiem. Też służb, a też to alarmowanie ma jeszcze jeden wymiar taki istotny, że z jednej strony to jest to, o czym wspominała Sonia, to po prostu pożar i natychmiastowe szukanie pomocy, ale z drugiej strony to jest też to, jeżeli coś się stanie, albo jeżeli coś cię niepokoi, wstydzać ci z tym trudno, to zawsze możesz do mnie z tym przyjść. Mhm. To jest taki bardzo ważny, no jeden z najważniejszych komunikatów, który rodzic może dać swoim dziecku. Zawsze dla ciebie będę. Cokolwiek będzie się działo, to też takie rozmawianie z dzieckiem na te tematy sprzyja, że jeżeli cokolwiek by się zadziało takiego niepokojącego, to one szybciej przyjdą, szybciej o tym powiedzą i badania pokazują, że takie osoby też łatwiej sobie radzą z ewentualnymi konsekwencjami. To jest coś dość ważne, bo tu jest taki ten punkt, czyli gdy mówisz nie, to znaczy nie, to jest g, a to jest alarmuj, a d to jest dobrze mówisz, mówiąc mi wszystko, czyli takie zobowiązywanie dzieci do jakichkolwiek tajemnic, myślę, że to dokładnie tak, jak dziecku się wpaja, jak coś ci się nie, coś czujesz się zagrożony, wrzeszcz i wrzeszcz, pożar, aż nie otrzymasz pomocy, to tak samo chyba dobrze jest zaszczepić w dziecku brak tajemnic, że jeżeli ktoś ci próbuje powiedzieć, to będzie nasza tajemnica, to że niech ci się zapali czerwone światełko. Oczywiście, przecież nie ma tajemnic tak naprawdę. Takich tajemnic dla dziecka, które zobowiązywałoby go naprawdę do milczenia. Nawet jeżeli to jest jakiś, nie wiem, zróbmy niespodziankę mamie, bo będziemy robić jej urodziny i wtedy kupimy jej taki prezent, a dziecko naprawdę ma strasznie trudności, to nie róbmy w nim poczucia winy, że nie dotrzymało tajemnicy. Złóżmy to w ofierze na to, że kiedyś może się okazać, że ono nie dotrzyma tajemnicy, która będzie wstydliwą tajemnicą. Czyli starajmy się jednak dziecku mówić, że nie ma tajemnic, nie ma sytuacji dla dziecka, gdzie dorosły mówi, to będzie nasza tajemnica. Ktoś ci mówi, to będzie nasza tajemnica, to tym bardziej do mnie przyjdź i mi to powiedz. No i tak, to się przekłada na kwestię zaufania przede wszystkim, tak, że jak masz jakikolwiek problem, to przyjdź i powiedz, a nie zamykaj się z tym sam i nie wiem, ewentualnie pogadaj z kolegami. Wiesz, o co chodzi, że słowo tajemnica jest takim knifem, takim czymś, to się pojawia w każdym jednym tym, wiesz, wykorzystaniu. Tak, w tej historii. Nie mów nikomu, to będzie nasza tajemnica. Jeżeli powiesz, to okaże się, że coś się strasznego zadzieje. To zobowiązanie dziecka, jeżeli ono to usłyszy, to ma bach od razu przyjść. To znaczy, że to jest coś niedobrego. Jeszcze do tych punktów za chwilę kolejnych wrócimy, tych liter, ale tak mi się przypomniało w kontekście właśnie tego zaufania i mówienia, nie mówienia, gdzie w tym filmie też zresztą była o tym mowa wielokrotnie. Ksiądz mówił, nie mów nikomu, to będzie nasza tajemnica i tak dalej, że niestety tam mam takie poczucie, pewnie w wielu tych przypadkach brakowało właśnie tego wsparcia rodziców, że ksiądz ma jest na takim stanowisku, jest tak uważany za osobę wręcz świętą, to o czym wcześniej mówiłaś, że ile były przypadki, że rodzice dzieci mówiły rodzicom, kochani, mam problem, coś ksiądz zachowuje się tak jak, a rodzice, nie, w ogóle, co tam masz chodzić i tak dalej. Oczywiście. Jeszcze pchali swoje dzieci, jakby też ulegali temu mechanizmowi, tak jak rodzice tych dzieci w filmu Michaelu Jacksonie, ale to też jest to, co my możemy zrobić właśnie o naszej sprawczości, żebyśmy wierzyli dzieciom. Jak dzieci bardzo rzadko kłamią o tym, że doświadczyły krzywdzenia. Raczej nie powiedzą, jeżeli coś się stanie, niż skłamią. Jest taki stereotyp, że dzieci kłamią.
fantazjują. W sensie, znamy, w tym sensie. Znamy też dorosłych, którzy kłamią, prawda? Ja znam. I to nie jest tak, że zdolność do mówienia prawdy rośnie wraz z wiekiem człowieka. Zdarza się, że dziecko kłamie, zdarza się, że dorosły kłamie, ale nie jest regułą, że to, co mówi dziecko, nie jest prawdą. Mm-hmm. Co nas w zachowaniu w takim razie dzieci powinno zaniepokoić jako opiekunów, jako rodziców? Bo nawet jeżeli dojdzie do takiej sytuacji i dziecko jednak zachowa to w tajemnicy i nie powie z jakiegoś powodu. Są jakieś znaki, symptomy, które rodzica... każdy rodzic zna doskonale swoje dziecko, wiadomo, ale mimo wszystko, czy są jakieś symptomy, które powinny rodziców, tudzież opiekunów zanepokoić, że coś halo, coś się dzieje? Trudno tu o takie bardzo specyficzne, natomiast to, co na pewno powinno niepokoić, może świadczyć o wielu sprawach, ale między innymi też o wykorzystywaniu seksualnym, to jest wtedy, kiedy dziecko nagle zmienia swoje zachowanie. Kiedy on czy ona z dnia na dzień staje się jakieś inne, albo stopniowo staje się inne. Mamy poczucie, że mamy do czynienia z innym dzieckiem niż to nasze, które dobrze znamy. To po pierwsze. Po drugie, to co też zawsze jest alarmujące w takim kontekście, to jest wtedy, kiedy dziecko ma jakieś nieadekwatne dla swojego wieku zachowania seksualne. Mhm, na przykład dzieci w przedszkolu, które dobrze znają nazwy pozycji seksualnych, mówią takim językiem, który znamy, który jest językiem, dorośli mówią o seksie, tak? To są na pewno takie rzeczy, które powinny zaalarmować rodziców lub opiekunów, tak? Czy profesjonalistów, którzy z tymi dziećmi pracują, no bo to może świadczyć o tym, że coś takiego przekraczającego granice dzieci w tym kontekście się zadziało. Ale też jakaś taka autoagresja, prawda? Zachowanie, które wyskakuje nagle poza normę. Oczywiście, że dzieci mają różne zachowania, ale jeżeli nagle coś się zaczyna dziać, to nie na dzień dobra, cóż tyś się zrobił taki niegrzeczny i temperować, tylko pomyśleć, a dlaczego mogło się to zadziać? To znaczy, co jest po drugiej stronie, co jest tym zapalnikiem, że dziecko nagle jest agresywniejsze. Co się dzieje, tak, dokładnie to. Co tam dalej mamy jeszcze w naszych Słuchaj, GADK. Koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy tylko do ciebie. Czyli to jest moje ciało. Moja siostra swojego 2-letniego syna już uczy i pyta, kogo to jest ciało? On mówi, to jest ciało moje i należy tylko do mnie. I kto ma prawo je dotykać? Tylko ja, mama i tata. Dobrze. Ale wiesz, też się dowiedziałam, że czego nie wiedziałam, i oczywiście przekazuję tę cudowną wiedzę, żeby uczyć dzieci nie tylko tego, że ciało należy do niego, ale że istnieją na jego ciele miejsca intymne, które należą w szczególny sposób do niego. Bardzo ważne jest to, żeby jednak nadawać, ja wiem, że to jest trudne, my wyreśliliśmy też, ale nadawać jakby jakieś nazwy. To nie ma znaczenia, czy te nazwy brzmią tak, czy tak, czy to będzie w domu siusiak, czy muszelka, czy jakkolwiek. Chodzi o to, żeby dzieci miały nazwy, bo jeżeli cokolwiek się zadzieje, to one będą wiedziały, jak to powiedzieć. Kiedy pozbawimy je nazewnictwa, albo uznamy, że to nazewnictwo jest wulgarne i wstydliwe, tym bardziej budujemy w nich wstyd i obraz wulgarności, że nie będą chciały o tych sferach mówić. Mhm. One muszą mieć poczucie, że są to ich sfery intymne, one są ich intymne, ale one nie są kojarzone z wulgarnością ani ze wstydem, jeżeli chodzi o komunikację. Czy tak, zwłaszcza, że w Polsce jednak to jest kojarzone z wulgaryzmem i słownictwo określające części intymne. Znajduje się w przekleństwach. Dokładnie. Tak. I tym się nie operuje na co dzień jako czymś normalnym, tylko tak jak mówisz, w przypadku nie wiem, przekleństw czy wyrażania jakichś tam skrajnych emocji może się pojawiają, prawda? I jeszcze jest tak właśnie, że mamy więcej takich słów, które nam dają jakby się do opisu intymnych części ciała u mężczyzn, u chłopców, a dużo trudniej, to też z Sonią kilka dni temu o tym rozmawiałyśmy, że dużo trudniej mają dziewczynki, tak? Bo jest więcej jeszcze takich słów, które im jakby odbierają nam, kobietom, nam dziewczynkom, możliwość mówienia o swoim intymnych częściach ciała w taki sposób potoczny. I to też jest taki apel wręcz do rodziców dziewczynek, żeby dziewczynki nie myślały tylko, że mają i chłopcy tak samo, ale rękę, nogę i coś na dole, nie wiadomo jak to się nazywa, tylko żeby intymne części ciała się nazywały, żeby dzieci miały słownictwo, żeby też je opowiadać o tym, jak się dzieje coś w tym kontekście, czy zdrowotnego,
czy związanego z naruszeniem granic, bo to przecież nasze ciało, różne rzeczy się tam dzieją i nie pozbawiajmy dzieci jakby tych części ciała przez to, że one nie istnieją w żaden sposób w komunikacji. Dokładnie, zresztą nawet myślę w kontekście takiego z życia codziennego, to już nie chodzi o te skrajne przypadki, o których rozmawiam, ale nawet jak coś się dzieje, prawda, tak, to może przyjść i powiedzieć, mamo, tato, coś mam problem, dokładnie, prawda, a z czym masz problem? No tak, to tu coś się dzieje, tak? No, żeby nie bały się używać odpowiedniego określenia, tak jak mówicie, absolutnie. Na przykład tutaj dowiedziałam się, że namawiać dzieci do tego, żeby jak najszybciej to one myły same siebie, bo ja zapytałam, no dobrze, no ale trzeba dziecko umyć, no to chyba jako rodzic, no ale do jakiego wieku chcesz mieć dziecko w sferach intymnych? Nie wiem, no dziecko roczne już potrafi się umyć. Może też mu wtedy dać instrukcję, nie od razu z nim od początku. Ale już mówić, że to jest jego intymność. Mm-hmm. Oczywiście, jeżeli się nie domyje, no to można mu pomóc, ale już mówić, że to jest jego intymność. A czy wy uważacie, że nagość powinna być w takich relacjach rodzice-dziecko czymś naturalnym? Czy ja u mnie w domu mam, że jest to naturalne. Oczywiście naturalne, nie apatujące, w takim sensie, że nie, że kiedy jest gorąco, to ja przychodzę do domu, zrzucam wszystko włącznie z bielizną i ganiam przez 5 godzin na golasa, robiąc sobie kawę i leżąc przed telewizorem. Ale kiedy na przykład przechodzę z łazienki do sypialni, to nie zakrywam się sztucznie, tylko po prostu idę. Oczywiście, znaczy gdzieś tam tak sobie wyobrażam, że w zasadzie, no gdzie mają poznać to kobiece ciało moi synowie? No tu zerkną, tam zerkną. Nie chciałabym, żeby było w ich oczach, jakby w ich wyobraźni urosła jakieś po prostu enigmatyczne, dziwne, nie wiadomo co się tam dzieje, a nie daj Bóg, żeby stworzyło się w nich przeświadczenie, że wygląda to tak jak w erotycznych filmach na przykład, które gdzieś tam w pewnym momencie na pewno odkryją niestety. Niestety. No tak, bo to wiadomo, że to ciało tak nie wygląda, no ale to już jest ktoś inna musi dzieciom przekazać. Też to odkryją w pewnym momencie. Tak. Albo my, albo internet, albo filmy. Dokładnie. Natomiast to jeszcze jest tak, że w różnych domach jest różnie z tą nagością. Ważne jest to, jak z czym się czuje komfortowo dana rodzina. I żeby też na siłę nie próbować, jeżeli właśnie naturalnie jest, że się przebiega między łazienką a sypialnią, to nie próbować się tam owijać na siłę. Ale ta nagość może pomóc w takich sytuacjach, o których rozmawiamy, czyli czy ochroni dziecko, bo będzie na punkcie mimo wszystko tej nagości gdzieś wyczulone, czy wręcz przeciwnie, dla niego to jest tak oczywiste, że jeżeli taki pan się przed nim rozbierze, to go gdzieś tam nie zastanowi, nie wpłynie na to, że pomyśli, kurczę, dzieje się coś złego. Nagość nie jest pozbawieniem dziecka granic ani informacji o intymności. Nagość jest takim komunikatem dotyczącym ciała, na przykład jak moi rodzice mają ze swoimi ciałami, jak ja mam, jak to wygląda. To nie jest zagrożenie. Słuchajcie, zapraszamy was wszystkich na gadki, tak, na gadki. Tam są rozmowy. Dokładnie. Bardzo ładny jest film instruktażowy. Fajne pytania, jakie dziecku można zadawać, jak z nim rozmawiać. Tak, cały poradnik. Dajemy dzieciom siłę, tak nazywa się fundacja. Tak jest. Więc dawajcie swoim dzieciom siłę. Możemy naprawdę dużo zrobić, żeby się nie zadziało. Żyły, tak, żeby później żeby żyły, bo to wpływa na całe życie później. I każdemu się przydadzą gadki. Dokładnie. Tak. Dziękujemy za tę gadkę. Dzięki serdecznie. Bardzo wam dziękuję. Pozdrowić narzeczoną. Leniwa, bo leniwa. Smacznego. Poczekamy na dzieło w takim razie. Dziękujemy bardzo. Sponsorem Onet Rano był Remax Polska, międzynarodowa sieć biur nieruchomości.